oraz złote wejścia mikrofonowe i słuchawkowe, bo wiadomo, złota nigdy za wiele. Po prawej stronie kolejny port USB, czytnik kart pamięci, wejście na zasilanie oraz coś, co strzela niebieskim laserem. Najciekawsze jednak było wciśnięcie tego dużego loga na górnej części obudowy. Tak więc zrobiłem i nie wiedząc kiedy, siedziałem i testowałem, jak chodzą na tym gry. Tak więc do rzeczy.